i daj nam ukochać Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy. Za chwilę czytanie z mądrości Syracha. Pan Bóg nie patrzy na wielkość człowieka, tak jak my ją oceniamy. Bóg patrzy na każdego człowieka tak samo, z tą samą miłością, z tym samym zaufaniem. Więc czytanie to będzie zachęcać nas do tego, byśmy również nie oceniali drugiego człowieka i nie bali się tej sytuacji, gdy w jakiś sposób nasze życie, nasze sytuacje są bardzo kruche. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki, mówi autor tej księgi. Modlitwa pokornego. Słuchajmy uważnie. Czytanie z mądrości Syracha. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Oto Słowo Boże. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Biedak zawołał i Pan go. Jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się do niego ucieka. Bardzo osobisty fragment listu świętego Pawła. Ten list powstał w więzieniu i na tronie cesarskim zasiadał Neron, człowiek zepsuty i okrutny. Pod jego rządami chrześcijanie byli prześladowani i cała sytuacja wokół Pawła wydawała się taką beznadziejną. Z jednej strony prześladowania chrześcijan,
z drugiej on stający przed sądem i opuszczony przez wszystkich. To są ostatnie chwile Pawła, moment, w którym można powiedzieć jest umniejszony przez te wszystkie sytuacje. Zdradzony, opuszczony, dzieli się tym ze swoim uczniem, a jednocześnie wyznaje swoją wiarę. Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Pan stanął przy mnie i mnie wzmocnił. Słuchajmy uważnie. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wysłana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Zapraszam dzieci tutaj do przodu, by słuchać razem Ewangelii. Byłeś pierwszy. Dzieci ze Scholi też zapraszam, jeśli chcą podejść. Może coś wspólnie zaśpiewamy potem. Posłuchajcie, za chwilę będziemy słuchać Ewangelii i ona będzie, to jest ważna Ewangelia, bo Pan Bóg, Pan Jezus uczy nas o modlitwie. W ostatnim tygodniu też słyszeliśmy o modlitwie. Tydzień temu była taka przypowieść o pewnej wdowie, która miała ważną sprawę, a sędzia nie chciał jej wysłuchać. I ona wtedy często przychodziła do tego sędziego i go prosiła, i ciągle go prosiła. Pan Jezus nas uczył, że powinniśmy być wytrwali, kiedy prosimy. Dwa tygodnie temu była taka Ewangelia, która mówiła o modlitwie, mówiła o trędowatych, którzy zostali uzdrowieni, ale tylko ilu podziękowało za to uzdrowienie? Pamiętacie? Ilu wtedy podziękowało za uzdrowienie? Jeden. No tylko jeden. I Pan Jezus uczył nas. Kiedy się modlicie, bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. A trzy tygodnie temu była taka Ewangelia, którą Pan Jezus mówił, w której mówił, gdybyście powiedzieli tej morwie, czyli takiemu drzewu, który ma wielkie korzenie, gdybyście powiedzieli do tego drzewa, żeby się przesunęło i mielibyście wiarę, to by to zrobiło. Oczywiście, modlitwa to nie są zaklęcia, ale Pan Jezus mówił do nas, gdy się modlisz, módl się z wiarą. Więc zobaczcie, Pan Jezus nas uczy. Wiara, wdzięczność, wytrwałość. A dzisiaj kolejny element tej układanki.
kolejna rzecz, której potrzebujemy bardzo do modlitwy. Posłuchajcie, o co chodzi Panu Jezusowi. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Więc było dwóch ludzi, którzy przyszli do świątyni. Tutaj jest nas dużo więcej. I okazało się, że ten, który podszedł jak najbliżej i wydawało mu się nawet, że się dobrze modli, to okazało się, Pan Jezus mówi na końcu, wcale tak dobrze z nim nie było. Coś było z nim nie tak. Co byście powiedzieli? Co było z tym człowiekiem nie tak? Co mu nie wyszło? Bo się przechwalał, że miał najwięcej pieniędzy i że... Może nie tylko przed Panem Bogiem, może przed ludźmi też się przechwalał. A czym dokładnie się przechwalał? Ty mówisz o pieniądzach. Tam chyba nie do końca chodziło o to, że on ma pieniądze. O różne bogactwa. No właśnie, ale specyficzne bogactwa. Że jest najlepszy. On uważał, że jest najlepszy. Co jeszcze? Że nie jest jak inni ludzie. Właśnie, że on nie postępuje źle jak inni ludzie, tylko on właśnie postępuje tak jak trzeba. To było jego przekonanie. Mówił nawet, daje dziesięcinę. To znaczy, że dawał część swoich pieniędzy na ubogich na przykład, prawda? I strasznie się tym chwalił przed Bogiem. A celnik był na końcu. Celnik, wiadomo, to był taki człowiek, który był trochę krętaczem, trochę oszustem i trochę takim kolaborantem, czyli współpracował z Rzymianami, czyli z tymi, którzy uciskali Izraelitów, a on z nimi współpracował. I ten celnik miał taką piękną modlitwę prostą, która została wysłuchana. Zapamiętaliście może? Panie, wybacz mnie grzesznemu. Boże, miej litość nade mną, grzesznikiem. Mam więc do was kilka pytań, żeby lepiej zrozumieć tę Ewangelię. Kto lubi grać w piłkę nożną, ręka do góry? Widzę, że jest bardzo duża grono. Dobra, opuśćcie ręce. Kto z was jest tym, który gra najlepiej w piłkę nożną? Najlepiej. Nie wiadomo. No nie wiadomo, kto gra naprawdę najlepiej. Dobra, opuśćcie ręce. Opuśćcie ręce. Nie ma jak tego porównać, prawda? A więc, trzecie pytanie. Kto z was chciałby grać lepiej w piłkę nożną? A widzicie. Opuśćcie ręce. Następne pytanie. Kto z was lubi śpiewać? Ręka do góry. Świetnie. Kto z was najlepiej śpiewa? Ręka do góry. Najlepiej. Że wiem, ja najlepiej śpiewam ze wszystkich. Już są tylko nieliczni. Pytam więc, kto z was chciałby lepiej śpiewać niż do tej pory? A widzicie? Opuśćcie ręce. Zobaczcie, zrobiliśmy krótki test, żeby się przekonać. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy coś robimy najlepiej. Ale ważne, żeby w naszym sercu była chęć, żeby być człowiekiem lepszym. Nie wiadomo, czy ten faryzeusz był taki dobry, jak myślał o sobie. Ale wiadomo, że celnik bardzo chciał poprawić swoje życie. I to się Bogu podobało.
Mam jeszcze dla was taką niespodziankę. Zaśpiewamy coś. Bielanki mi pomogą. Zobaczymy, czy się uda. To będzie mój debiut, czyli po raz pierwszy coś zaśpiewam. Ale to jest taka piosenka, którą myślę, że znacie. I jeśli znacie, to się włączajcie w tę piosenkę, dobrze? To jest z repertuaru Jana Brzechwy, takiego poety polskiego, z filmu Akademia Pana Kleksa. Kto oglądał Akademię Pana Kleksa? Cieszę się, że to widzieliście. Księżyc raz odwiedził staw. Znacie tą piosenkę? No to mam nadzieję, że będziecie mi pomagać. Śpiewamy a cappella. Będzie może trudno trochę, ale zobaczymy. To leciało tak. Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Zobaczyły go szczupaki. Kto to taki? Kto to taki? Księżyc na to odrzekł szybko. Jestem sobie złotą rybką. Słysząc taką pogawędkę, rybak złowił go na wędkę. Dusił całą noc śmietanie i zjadł rano na śniadanie. Dusił całą noc śmietanie i zjadł rano na śniadanie. Dusił całą noc śmietanie i zjadł rano na śniadanie. Dusił całą noc śmietanie i zjadł rano na śniadanie. Brawa, to był nasz debiut. Prosimy o brawa. Dzięki. Bardzo dziękuję moim chórzystkom. To nie była konkurencja dla naszych złotych nutek. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Jedna rzecz, powiedzcie, co się Księżycowi w tej piosence przydarzyło? Co mu się tak naprawdę zdarzyło, co? Rybak go złowił. Złowił go rybak czemu? Bo powiedział, że jest złotą rybką. Czyli co tak naprawdę Księżyc zrobił, co? Wywyższał się wśród innych. Można tak spojrzeć. Zobaczcie, Księżyc, no co? Złowił tę rybę na wędkę. Księżyc kłamał. On okłamał. Udawał kogoś, kim nie jest. I spotkały go za to srogie konsekwencje. Ja myślę, że taka prosta piosenka, ale dużo nas uczy. Uczy nas tego, żebyśmy nigdy nie udawali kogoś, kim nie jesteśmy. Czasami nas ludzie pytają, a ty kim jesteś? Jakie są twoje umiejętności? I wtedy nie należy się przechwalać. Co umiem naprawdę, to umiem. A czego nie umiem, to nie. Ale Bóg widzi, bo On naprawdę mnie kocha takiego, jakim jestem. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i za to krótkie rozważanie. Wracajcie do rodziców. Żegnamy się. Pewnie jest tak, że w naszym życiu jest trochę celnika i trochę faryzeusza, że jakbyśmy się przyjrzeli swoim postawom, to jak tu siedzimy, to może nie jesteśmy najlepsi, ale też wiemy, że nie jesteśmy tacy najgorsi. Strasznie uciekamy czasami od takiego przyznania się. Jestem grzesznikiem. Zobaczcie, ludzie, którzy przeszli przez drogę 12 kroków, osoby, które miały kontakt z jakimś nałogiem, do końca życia mówią na przykład, jestem alkoholikiem niepijącym. Nie? Czasami myślałem, ojej, no tak od razu mówi o sobie w taki sposób bardzo radykalny. Jestem alkoholikiem niepijącym, już 20 lat nie piję, ale cały czas mówię, jestem alkoholikiem niepijącym. A nam się wydaje, że jak odchodzimy od spowiedzi, to już jesteśmy święci. Nie potrafimy przyznać, że jesteśmy grzesznikami, których Bóg uświęca. Prawda? To przyznanie się, jestem człowiekiem grzesznym, czasami chcielibyśmy przykryć trochę naszymi osiągnięciami, trochę tym, co nam się w życiu udaje. Ojcowie życia duchowego mówili, to jest niebezpieczna droga, że człowiek musi ciągle zbudować lepszy obraz siebie przed sobą, przed innymi, przed Panem Bogiem. Na końcu sam nie wie, kim jest. Dlatego Jezus zaprasza nas do tego, żeby zobaczyć też, że jako sedno naszego życia to jest właśnie postawa grzesznika. Człowieka, który skłonny jest, niestety, przez swoją zranioną naturę,
skłonny jest do tego, żeby czynić zło. Ale to Bóg daje łaskę, by wytrwać, by żyć inaczej. Widzieć to, do czego ja jestem skłonny, a co Bóg dał jako łaskę. Nie przypisać sobie tej łaski, ale widzieć, że to dzięki Panu Bogu. Zobaczmy, że bardzo mnie dotyka ten przykład świętego Pawła z drugiego czytania. Paweł jest umniejszony przez tę sytuację, którą zastał, bo są takie dwa źródła naszego umniejszenia, naszego upokorzenia. Z jednej strony to są nasze słabości, że my jesteśmy skłonni popełnić jakieś zło. Paweł w jakimś momencie modlił się do Boga: odbierz ode mnie ten oścień, który mnie rani. Odbierz ode mnie upokorzenie, które mnie dotyka. Mówił Paweł, że miał jakiś oścień, który sprawiał, że on czuł się grzesznikiem. I Bóg mówi: nie zabiorę ci tego. Wystarczy ci mojej łaski. A druga rzecz to są właśnie sytuacje, doświadczenia, które nas spotykają. Takie sytuacje, których nie potrafimy łatwo zmienić. Nie zmienisz łatwo choroby osoby bliskiej. Nie zmienisz łatwo niepowodzeń w pracy. Wiesz, że jakieś rzeczy, nie osiągniesz ich w życiu. To są sytuacje, których często nie potrafimy zmienić i które nas upokarzają, umniejszają. Pan Bóg ze swojej łaski sprawia, żeby takich okazji, takich sytuacji nie zabrakło w naszym życiu. Żebyśmy mogli łatwiej wejść na tę drogę celnika niż na drogę tego faryzeusza. To są sytuacje konieczne do tego, żebyśmy zobaczyli ten prawdziwy obraz. Reagujemy na te sytuacje źle. Reagujemy, ktoś nam powie przykre słowo, reagujemy gniewem. Ktoś nadepnie nam na ten odcisk, na naszą ranę, dotknie naszej rany duchowej i reagujemy smutkiem. Jesteśmy niezadowoleni, czujemy się niesprawiedliwie potraktowani. To są konieczne doświadczenia, żebyś widział, że jesteś grzesznikiem. Żebyś zobaczył, że nie wszystko w twoim życiu jest tak poukładane pod linijkę, jakbyś chciał. Ale to jest dobra okazja, żeby przyjść do Boga i rzeczywiście z pustymi rękami powiedzieć: miej litość nade mną. Miej litość nade mną. Dzięki twojej litości wszystko pójdzie inaczej. Ty sam zmienisz moje serce. Ty sam jesteś zbawicielem. Ty możesz mnie wybawić. Święty Paweł ma to doświadczenie: Pan stanął przy mnie. Pan wzmocnił mnie. Dlaczego ciągle musimy być lepsi we własnych oczach? Dlaczego ciągle musimy poprawiać swój wizerunek? Co takiego ukształtowało się w nas, że musimy się na siłę poprawić? Nie w tym znaczeniu moralnym, ale w tym znaczeniu naszego wizerunku. Myślę, że przez tę Ewangelię dzisiaj Jezus chce dotknąć tego punktu w nas i powiedzieć: to są jakieś owoce zranień, owoce wyborów, których dokonałeś kiedyś, ale z moją pomocą możesz to jakoś odrzucić. Z moją pomocą możesz rzeczywiście być sobą. Przed Bogiem nikogo nie musisz udawać. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba.